19 października w szkole podstawowej nr 1 przy ulicy Bohaterów Warszawy w Nysie nieznany sprawca rozpylił drażniący gaz. Bardzo szybko została podjęta akcja ewakuacyjna, a jak zapewnia dyrektorka szkoły, nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo. O godzinie 11:15 pracownica sekretariatu poczuła ostry, duszący środek rozpylony na holu parteru, holu korytarza szkolnego. Natychmiast zareagowałam, ogłaszając przez radiowęzeł ewakuację. W ciągu 20 sekund dzieci były na boisku szkolnym. Jak zapewnia dyrektorka szkoły, wszyscy są bezpieczni. Nikomu nic się nie stało, przyjechało pogotowie. Raport otrzymałam od nauczycieli, że nikomu nie jest słabo, nic się nie zdarzyło. W związku z czym dyżurny pogotowia, lekarz dyżurny oświadczył, że nie ma zagrożenia. Zajęcia lekcyjne nie zostaną wznowione, dopóki powietrze w budynku szkolnym nie będzie czyste. Szybka reakcja dyrekcji na zdarzenie spowodowała, że wśród rodziców nie widać było paniki. Dzieci w bezpiecznej odległości stały na boisku szkolnym, otoczone opieką nauczycieli i personelu szkolnego. Nie wiemy, czekamy, co będzie dalej, bo strasznie to jednak po gardle drapie, nie można oddychać, kaszlą dzieci, no i nie wiadomo, co to będzie. Nie ma paniki, jest w porządku, dzieci są pod opieką nauczycieli. Na miejscu zdarzenia pojawiła się nawet sama burmistrz Jolanta Barska. O przeprowadzonych akcjach i zapewnieniu bezpieczeństwa poinformował nas kapitan Mariusz Kuś. Dzieci wszystkie w liczbie osób 427, 35 nauczycieli, 19 pracowników administracji zostało ewakuowanych przed przybyciem naszych zastępów, ale wiadomo, że jak się przyjeżdża, to trzeba sprawdzić pomieszczenia od A do Z i wtedy ratownicy w trzech rotach przeszukują pomieszczenia od parteru do samej góry. Czy zatem służby wiedzą, jakie substancje były przyczyną ewakuacji? Nasze urządzenia, które mamy pomiarowe na różne substancje, nie wykazały niczego. Nie wiemy, czy to jest gaz pieprzowy, nie wiemy w ogóle, co to jest za substancja. Szukamy, czy gdzieś nie została wrzucona do jakiegoś kosza, czy gdzieś pod szafkę, czy do jakiegoś pojemnika. Jakie kroki zostaną poczynione, aby sprawcy taki incydent nie uszedł na sucho i czy wszelkie normy bezpieczeństwa zostały zapewnione? Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie informuje. Krótko po godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie od oficera dyżurnego Straży Pożarnej o tym, że w budynku szkoły została rozpalona jakaś drażniąca substancja. Na miejsce skierowane zostały służby ratunkowe, również policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia. Nasze teraz czynności policyjne będą zmierzały do tego, aby ustalić okoliczności zdarzenia, czyli w jaki sposób doszło, w jakich okolicznościach do rozpylenia tej substancji. Pogratulować można dyrekcji szkoły podstawowej nr 1 w Nysie tego, że sprawność tego typu akcji przeprowadzona została na piątkę z plusem. O wszelkich informacjach dotyczących tego incydentu będziemy informować Państwa na bieżąco.